Jess jest całkowicie pogrążona w proces malowania. Ale pozostali świetnie się bawią. Ej, powinniście być ostrożniejsi. Zepsuli rysunek. Ale odkryli coś nowego. Co to jest? Wow! Sprawdźmy to razem. Koniec z nudą. Nadchodzi challenge. What? Co trzyma Jess? Zasady są proste. Kto najlepiej narysuje, ten zgarnie nagrodę. Lily stara się jak może. Rysuje z zawrotną prędkością. To sprawia, że papier się dymi. Ej, uważaj, bo będziemy musieli zadzwonić po straż pożarną. Zack też chce się przyłączyć, ale kredka rozgrzała się do czerwoności. Emma znalazła inne wyjście. Podczas gdy wszyscy rysują najlepiej jak potrafią, ona coś skonstruuje. Zobaczmy. Wow, Lily wykonała świetną robotę. Zack, to jakiś staroć. A u Emmy wyszło tak realistycznie. To pudełko na telefon. Ale to Lily wygrała. Ona dostaje nagrodę. Niestety ma kiepską koordynację. Trzeba ćwiczyć coś więcej niż tylko rysowanie. Okej? I zaczynamy następną rundę. O, walizka. Ciekawe. Nie uwierzycie, co w niej jest. To sztabki złota. Oszczędzajcie oczy. No, tak lepiej. W tej rundzie trzeba będzie malować zamkniętymi oczami. Chwytajcie swoje pędzle i zaczynamy. Spójrzcie, jak świetnie sobie radzą. No, niektórzy z nich troszkę się pobrudzili, ale to nie szkodzi. Zauważcie, że każdy artysta ma swój własny styl. Ale Zack oszukuje. To niesprawiedliwe. Podmienił rysunki. A Jess tego nie zauważyła. Zobaczmy, kto teraz wygra. Przebiegły Zack. Tak, tym razem wybór nie jest taki trudny. Oczywiście, że Zack wygrywa. Cieszycie się jego szczęściem. Niech zabiera sobie złoto. Jak to go zmieniło? Został prawdziwym bogaczem. Teraz szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Niespodzianka. Co tam jest? Fu, Jess, mówisz poważnie? To jest obrzydliwe. Nikt nie chce tego narysować, dlatego dziewczyny szybko zabierają kolorowe kredki. A Zackowi zostawiły brązową. Jess nie ułatwia im zadania. Rzuca w uczestników papierem toaletowym. Każdy dostał rolką w czoło. To, żeby zawodnicy się nie nudzili. O, Zack chyba całkiem nieźle sobie radzi. No to sprawdźmy, kto jest zwycięzcą. No, Lily na pewno się nie starała i to widać. Emma, no, te kwiatki są całkiem ładne. A Zack wykonał całkiem realistyczny rysunek. Dobra, no to już wiemy, kto dostanie to. Zack, łap! Jest przerażony, podobnie jak dziewczyny. Ale spokojnie, to tylko zabawka. Lubicie Skittles? My po prostu je uwielbiamy. A zwłaszcza, gdy jest ich tak dużo. Wyzwanie jest wciąż takie samo. Narysować i wygrać. Start! Emma wymyśliła super sposób na rysowanie cukierków.
nawet Zak jest pod wrażeniem. A Lili wybrała łatwą, ale skuteczną drogę. Po prostu rysuje palcami. Pokażcie, co wam wyszło. Wszystkie prace zasługują na nagrodę. No to macie. Wow, Jess nie żartuje. To było trochę przerażające. Ale ekstra! Tu jest tak dużo Skittlesów. Na pewno wystarczy dla każdego. Jedziemy dalej. Co tu się dzieje? A, to maszyna z popcornem. No trzeba ją narysować oczywiście. Ale Jess jak zwykle chce się powygłupiać. Urządziła deszcz z popcornu, który jest nieco uciążliwy, prawda? Trudno rysować w takich warunkach. Zak postanowił, że nie będzie się wysilać i po prostu sobie zje. A Emma chce w spokoju robić to, co do niej należy. Parasolka sprawdza się bez zarzutu i Emma zrobiła wspaniały rysunek. Ile tu szczegółów! Lili, co to za bohomas? To nie jest do niczego podobne. A Zak ma całkiem pustą kartkę. Emma, gratulacje! Zasłużone zwycięstwo. Czas cieszyć się swoim popcornem. Możesz też poczęstować pozostałych. Uczestnicy postanowili odegrać się na Jess. Co jest całkiem w porządku. No co tacy znudzeni? Mam tu dla was markową torebkę. What? Okazuje się, że Lili ma bzika na punkcie marek. Pozostali tego nie rozumieją. Lili stara się jak może, ale i tak nie idzie jej najlepiej. A Zak wcale się nie wysila i jego rysunek jest genialny. Jak to? Lili tak bardzo pragnie tej torebki, że zrobi wszystko. Ciekawe, czy uda jej się przeszkodzić pozostałym. Pokażcie rysunki. Ech, Lili, choćbyś nie wiem, co wymyśliła, no nie potrafisz rysować. Rysunek Zaka jest piękny. Ej, przestańcie się kłócić. Emma wyciąga już podniszczoną torebkę z kosza. Ale Lili i tak jest zachwycona. Jest taka szczęśliwa. Tak, my też tego nie rozumiemy. To tylko ostra papryka. Czego się tak boicie? Na pewno nie chcecie jej jeść. Dajcie spokój. I tak będziecie musieli to narysować. Zak jest przerażony. A dziewczyny już rysują. Chyba Zak ma pomysł. Zobaczymy. Ups, tak jakby przypadkowo wylał wodę na rysunek. Co za pech. Tylko, że ta sztuczka nie zadziałała. Okazała się być magiczna. Niestety, Zak, przegrałeś. Kto będzie jadł tę paprykę? Odpowiedź jest oczywista. Pozostałe rysunki są wyraźnie gorsze od twojego, Zak. Nie!
Już gryzie papryczkę. A jego reakcja jest do przewidzenia. To jest przecież bardzo ostre. Smakuje po prostu okropnie. Biedny Zak. Co sądzicie o tym niesamowitym wideo? Nieudane duble sprawią, że na koniec będziecie się mogli jeszcze trochę pośmiać. Subskrybujcie nasz kanał i podzielcie się nim z przyjaciółmi.